Jak zwiększyć opłacalność uprawy kukurydzy na ziarno? To proste, wystarczy postawić na lidera, czyli odmiany z grupy Tropical Dent, które od wielu lat lądują na pudle wszystkich zestawień doświadczeń organizowanych przez Coborów. Rok 2014 ES Gallery, rok 2015 ES Asteroid, rok 2016 ES Zorion, 2018 ES Inventive, ES Faraday, 2019 ES Yakari, 2020 ES Perspective i ES Hattie. Rolnicy, którzy uprawiają nasze Tropical Denty, chwalą je przede wszystkim za wysoki plon osiągany co roku, czyli stabilność plonowania, jak i również dosychanie ziarna, które w ostatnich latach jest kluczowym elementem w osiąganiu dobrej rentowności uprawy kukurydzy na ziarno. To, co trzymam w ręku, jest efektem wieloletniej pracy naszych hodowców, którzy dzięki odkryciu nowego źródła genetyki dentowej, Tropical Dent, zmaksymalizowali efekt heterozji wyrażony w powiększonym plonowaniu ziarna. Genetyka Tropical Dent, oprócz oczywiście zwiększonego potencjału plonowania, poprawia nam możliwości oddawania wody przez ziarno, zarówno w tym okresie tuż przed zbiorem, jak i również w trakcie dosuszania na suszarni. Wykorzystując efekt heterozji w biznesie, Kosat i Euralis połączyły się i od tej chwili wszystkie Tropical Denty dostępne są w Lidea.